Jak wygląda tornado w środku? Jak duże szkody może wyrządzić ogień przemieszczający się wraz z powietrznym wirem? Skąd się wzięła Aleja Tornad? Cześć, tu Ola Stanisławska i Piotrek Stanisławski, podcast Crazy Nauka. Witamy Was po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że jeszcze nie zapomnieliście o nas. Zaraz się wytłumaczymy, ale teraz zapowiemy, o czym będziemy dziś opowiadali. A wracamy dziś do naszych ulubionych tematów katastroficznych i będziemy mówić o jednym z najbardziej, naszym zdaniem, efektownych, ale i niszczycielskich zjawisk, jakie można zobaczyć na Ziemi, czyli o trąbach powietrznych albo o tornadach. Będzie o tych największych, najgroźniejszych, też o tych najdziwniejszych, ale również będziemy mówili o tym, jak one właściwie powstają, czy mamy szansę przewidywać ich pojawianie się w skuteczny sposób, no i co robić, jak już się pojawią. No a ja tutaj przyznam, że nigdy tornada na własne oczy nie widziałam, ale z jednej strony bardzo bym chciała, bo to jest chyba widok taki, który mocno trafia do naszego zwierzęcego, do naszej zwierzęcej natury, tak? I budzi najgorsze emocje. I ja właśnie tych emocji moich się boję, bo tak mam wrażenie, że jak już będę widzieć to tornado na własne oczy, gdyby mi się tak zdarzyło, to będę się wówczas tak bardzo bać, że sama przyjemność zobaczenia mi gdzieś umknie. No, tornado jest na liście moich 3 top rzeczy do zobaczenia, czyli kolejność nie wiem właściwie jaka jest. To znaczy tornado, zaćmienie słońca i zorza. Zorza jest na 3. miejscu, to na pewno, taka porządna zorza. No to ja niedawno z tej mojej listy takich must see pozbyłam się ujrzenia Ziemi z orbity. Nie wiem, dlaczego to właściwie bardzo długo tkwiło na szczycie mojej listy. Tym niemniej pozbyłam się, już mi lepiej. Ja wiesz, mogę wymiotować w innych okolicznościach bez. A to wiem. Tak, także nie potrzebujesz takiego. Słuchajcie, wypada się troszkę wytłumaczyć, bo tak, 3 tygodnie temu zapowiadaliśmy, że za tydzień będzie jakiś krótszy podcast, a potem to pewnie nie będzie. No i tak wyszło, że nie było ani 2 tygodnie temu, ani tydzień temu. Tydzień temu nie było w sposób planowany, 2 tygodnie temu, nie ukrywamy, po prostu nie daliśmy rady. Nie daliśmy rady dlatego, że byliśmy w Szkocji. Jak zajrzycie na nasze sociale, szczególnie Facebooku, Instagramy, to tam zobaczycie właśnie ślady tej naszej wyprawy. To była wyprawa cała dzikość Szkocji i myśmy ją poprowadzili. Tak. Zresztą zaplanowaliśmy tę wyprawę wraz z takim małym biurem podróży One Small Step, bardzo fajnym, i udała się wyprawa. Uczestnicy zadowoleni, a my mega zmęczeni i byliśmy mega zajęci, dlatego upraszamy Was o wybaczenie. Ale za to zamierzamy w czasie wakacji jednak robić równo jak się da. Zobaczymy, chyba że nam jakiś wyjazd wyskoczy niespodziewany i nagły, więc najbliższa przewidywana przerwa jest gdzieś dopiero w okolicach stycznia, ale zobaczymy, co będzie. Więc... Już się nie deklaruj, bo potem znowu coś... Dlatego będziemy przewidywana. Zobaczymy. No i bardzo gorąco dziękujemy tym spośród Was, którzy nas wspierają w każdy możliwy sposób, czyli przede wszystkim nas słuchają, no to czyli właściwie wszystkim Wam dziękujemy, że nas wspieracie tym, że komentujecie, że zostawiacie oceny swoje, że udostępniacie nasz podcast w social mediach swoich. To dla nas bardzo ważne, że się dzielicie tym, co my tutaj dla Was przygotowujemy, no bo nie ukrywamy, że te większe zasięgi by nam dobrze zrobiły. No tak, to wypada w tej chwili powiedzieć, że zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu, bo to zawsze ułatwia i Wam, bo nic nie ominiecie, i nam, bo algorytmy w ten sposób przeskakujemy. A jeżeli byście chcieli dołączyć do grona tych osób, które nas wspierają finansowo, to Was bardzo gorąco zapraszamy do tego, żebyście wsparli nas w serwisie Patronite albo w Buy Coffee. Linki do obu tych serwisów znajdziecie w opisie odcinka. Tak jest. No i na koniec, znaczy na początek, chcieliśmy przypomnieć, że jesteśmy obecni na wszystkich liczących się platformach podcastowych. I tych nieliczących się również. Zacznijmy od tego, jak potężne może być tornado. No i o tym przekonali się Amerykanie 3 maja 1999 roku. Czyli Ja chciałam powiedzieć w sumie niedawno, no ale to będzie 25 lat temu. W sumie niedawno. Chciałem przypomnieć, że lata 90. były 3 lata temu według naszego kalendarza. No tak, to już lepiej się do tego nie przyznawać. W każdym razie tego 3 maja 1999 na pograniczu Oklahomy i Kansas pojawiły się potwory w ciągu mniej niż 21 godzin, aż 74 tornada nawiedziły dwa stany, czyli te wspomniane Oklahomę i Kansas. No a był taki moment, że przy ziemi pozostawały aż 4 tornada jednocześnie. No i chcemy tutaj powiedzieć o tym, które było najsilniejsze. Ono zostało ocenione na maksymalne w skali Fujity. O tym jeszcze będziemy mówili. Tak, Piotrek szerzej to wyjaśni za chwilę. No i to tornado przemieszczało się przez prawie 1,5 godziny wzdłuż takiej 60-kilometrowej trasy na południe od Oklahoma City. No tak troszeczkę zahaczyło Oklahomę i zniszczyło miasta, które są położone na obrzeżach tego miasta. Kansas, Oklahoma, zapamiętajcie te nazwy, one będą powracały. No i tutaj jak na tak gigantyczną skalę siły tego tornada zarejestrowano stosunkowo niewielu zabitych, bo 46 osób nie przeżyło tego ataku tornada. 800 osób zostało rannych, ponad 8000 domów zostało uszkodzonych albo zniszczonych. No, a całkowite szkody zostały wycenione na $1,5 miliarda. Czyli było to drogie, ale nie bardzo śmiercionośne. No i tutaj ukłon w stronę NOAA, czyli National Oceanic and Atmospheric Administration, czyli takiej amerykańskiej instytucji, która z ramienia rządu zajmuje się prognozowaniem pogody, no i między innymi ostrzeganiem przed tornadami. I dzięki statystykom oraz badaniom prowadzonym przez te agencje udało się tak ostrzec mieszkańców, że te straty zostały zminimalizowane. Żeby było jasne, 46 osób zabitych to nie jest mało. Oczywiście. Natomiast warto pamiętać o tym, że to nie jest punktowe wydarzenie, że to nie jest tak, że nie wiem, tak jakby coś w jednym miejscu nastąpiło. To jest tak, że to tornado przeszło przez naprawdę potężny kawałek kraju, dlatego też no, te straty były duże. Ja zresztą jeszcze będę wracała do tematu rekordowych tornad, ponieważ takie, które przyniosły ogromne zniszczenia, czy też miały najszerszy albo najdłuższy pas zniszczeń, to jest coś, co absolutnie mnie zadziwia. To znaczy czasami mi się po prostu w głowie nie mieści, jak przyroda może być potężna i jakie w sumie mamy szczęście, że mieszkamy w stosunkowo spokojnym, jeśli chodzi o warunki meteorologiczne, zakątku świata. No tak, i inne warunki również. I tak, i też trzęsienia ziemi, tsunami tak. I tak dalej. No te rzeczy nas raczej nie dotyczą. Z tymi tornadami to różnie bywa, ale jeszcze opowiadamy. No w ogóle tornada to jest coś bardzo na ziemi powszechnego, bo obserwuje się je na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. No ale rzeczywiście Stany Zjednoczone tu przodują, także nie tylko kosmici najczęściej atakują Stany Zjednoczone i nie tylko wszystkie rzeczy dramatyczne w filmach dzieją się najczęściej w Stanach Zjednoczonych, ale faktycznie jeśli chodzi o tornada, to oni wygrywają. No ale to też się łączy, najbardziej dramatyczne rzeczy, kosmici, tornada. Jak myślisz, połącz kropki? Kosmici i tornada. Myślisz, że kosmici są wywoływani przez tornada? A tak, od tej strony o tym nie pomyślałam, no, ale gratuluję twojego toku rozumowania. Dziękuję, więc o tym, dlaczego Stany Zjednoczone, to jeszcze będziemy mieli oddzielny rozdział. Natomiast... Bo to nie to, że to spisek i nie ktoś tylko, chce w każdym zniszczyć razie. Ten piękny, nie praworządny tylko. Kraj. Większość tornad jest takimi raczej słabszymi tornadami. O tej skali, tak jak już wspomnieliśmy, jeszcze będzie mowa. Większość ma prędkość wiatru nie większą niż 180 km na godzinę. Ja wiem, że to nie brzmi jak coś małego, ale też to nie jest taki wiatr, który wiecie, wieje od sasa do lasa w znaczeniu na dużym odcinku, tylko to jest prędkość wiru. Szerokość tego leja zwykle to jest nie więcej niż 75 metrów, chociaż bywają wyjątki. Tak, zdarzają się dużo. No i zwykle takie pojedyncze tornado przemieszcza, jakby pokonuje na ziemi odległość, kilku kilometrów, tak? To znaczy przez taki czas ten lej pozostaje w kontakcie z ziemią, czyli zasysa, niszczy i tak dalej. No rekordowe tornada, tak żeby był jakiś punkt odniesienia, jak tutaj 180, to się zbliżają do 500 km na godzinę, to jeszcze będziemy mówili. I te szerokości leja mogą być znacznie większe, a i odległości mogą być dużo, dużo większe. Tam są niektóre przypadki takie ekstremalne, zupełnie aż dziwaczne. Natomiast zwykle te takie największe, no to potrafią się, nie wiem, 100 km przemieścić. To już takie top. Będzie mowa o tym największym, najszerszym. To już Oli nie będę zabierał chleba, ale to jest rzeczywiście nówka sztuka, bo to sprzed raptem 11 lat, więc rzeczywiście tu mamy dobrą dokumentację i bieżące dane. No to zazwyczaj, jak już patrzymy na te Stany, które rzeczywiście są takim punktem odniesienia, to jest średnie tornado ma szerokość 150 metrów, ścieżka zniszczeń to jest 8 km długości. O skalach będziemy mówili, aż tylko dodam, że jest skala Fujity, jest taka zaktualizowana skala Fujity, jeszcze jest skala Torro, którą sobie Brytyjczycy wymyślili, bo muszą być oryginalni na siłę. Ale to tylko teraz wspomnę, bo później temat troszeczkę rozwiniemy. Nie narzekaj na Brytyjczyków, po drogach brytyjskich, nawet po lewej stronie jeździ się bardzo dobrze. Cudownie, jakby ponieważ ktoś bardzo spokojnie, tak, nikt nikomu nie zajeżdża celowo, ale skalę Torro wymyślili. I mają mile oraz stopy i różne inne nawigacja mówiąca, że jednostki. Za 200 yardów skręć w lewo, za nieustająco nas bawiło. Czekaj, to yardy czy stopy? Stopy, yardy. Nie wiem już w czym. Boże, no widzisz, namąciłaś mi. W każdym razie w tych ich furlongach. Wróćmy do tornad, które nam być może lepiej pójdą. Ja chcę teraz opowiedzieć o tornadzie, które do tej pory zadziwia. I teraz tak, może zadziwiać dlatego, że miało miejsce w 1925 roku. To czyli zadziwiające. Prawie 100 lat temu i tak naprawdę być może obserwatorzy ówcześni przesadzili w ocenie tego, jakie ono było, ale ponowne badania, takie, które dotyczyły analizy zdjęć i tych właśnie rejestrujących zniszczenia, które wówczas powstały, każą jednak myśleć o tym, że tamto tornado, o którym chcę powiedzieć, było naprawdę wyjątkowe i naprawdę rekordowe pod wieloma względami. A chodzi mi konkretnie o Tri-State Tornado, czyli Tri-State, czyli trójstanowe, które wydarzyło się 18 marca właśnie 1925 roku. No i ono było inne niż wiele dużych tornad, takich bardzo silnych, ponieważ pojawiło się w pobliżu centrum niżu barycznego, w chłodnym powietrzu. I tu jest taka gwiazdka. Piotrek będzie wyjaśniał, jak działają tornada i jak one się, w jakich warunkach tworzą. Natomiast tutaj podkreślam, że większość tych tornad, tych silnych, o których tutaj mówimy, tworzy się w ciepłym powietrzu, a nie w chłodnym, przed frontem chłodnym. No raczej nie w środku takiego niżu. Nie w środku, niżu. Tak. I zazwyczaj tworzy się daleko na południe lub na wschód od centrum układu niżowego. Czyli to już było nietypowe. I co ciekawe, tego samego dnia, czyli tego 18 marca 1925 roku, pojawiły się też inne tornada właśnie w tym cieplejszym sektorze niżu, no ale żadne z nich nie osiągnęło takiej skali, takiej siły, którą można porównać z Tri-State Tornado. Jak sama nazwa wskazuje, tornado objęło 3 stany. I są to stany Missouri, Illinois i Indiana. Tak naprawdę te rekordy, które to tornado pobiło, dotyczyły nie tylko liczby ofiar, ale też długości pasa zniszczeń, długości trwania czy siły żywiołu. Potwierdzono aż 695 ofiar śmiertelnych, no i oczywiście tysiące osób rannych. I to było najbardziej śmiercionośne tornado w historii Stanów Zjednoczonych. Ważne jest to, że może być liczba ofiar wyższa niż ta, którą potwierdzono, ponieważ to nie były czasy, że dobrze się udawało zliczyć. Tak, że te statystyki działały i tak jak dzisiaj, skutecznie. No, w stanie Missouri tornado pochłonęło kilkanaście ofiar, w Illinois ponad 600. i tutaj zrównane zostały z ziemią miasta Gorham, Murphysboro, De Soto, Hurst-Bush i West Frankfort. Nie wiem, czy to dobrze wszystko przeczytałam, mam nadzieję. I to naprawdę był rekord, ponad 600 ofiar, a w stanie Indiana zginęło około 80 osób. I tu zniszczone zostało miasto Griffin i połowa miasta Princeton. A jeśli chodzi o Missouri, dlatego było tylko kilkanaście ofiar, bo tam po prostu tornado nie wkroczyło na tereny miejskie, tylko przeszło przez wsie. I teraz Piotrek wspominał o tym, że średnia ścieżka takiego tornada to jest około 8 kilometrów, no tak? Dobrze przypominam sobie? W Stanach Zjednoczonych, tak. No więc to tornado przeszło przez pas o długości 352 kilometrów. Okay, no taki był pas zniszczeń przez nie pozostawiony. No i to jest absolutnie najdłuższy odcinek od początku pomiarów, tak? Trąba powietrzna pojawiła się w okolicy miejscowości Ellington w stanie Missouri, a zniknęła około 15 kilometrów na północny wschód od Princeton w stanie Indiana. No i w najszerszym miejscu, właśnie w stanie Indiana, pas zniszczeń miał szerokość niemal ponad 1,5 kilometra. No to... czyli mile mniej więcej, jak już się odnosimy, i to jest rzeczywiście średnia, przypominam, 150 metrów. No i wir pozostawał przy ziemi przez 3,5 godziny, co również jest rekordem, no bo dużo krótsze są okresy, w których te tornada są, dotykają ziemi. To jest kilkanaście minut, troszkę więcej. No. I rekordowa była również prędkość przemieszczania się tego tornada w szczytowej chwili, która wyniosła 117 km na godzinę. Okay. No i ocenia się dziś siłę tego tornada na F5 w skali Fujity, no ale wtedy ta skala jeszcze nie istniała, to warto podkreślić. No tak, została w 1971 roku opracowana, jeszcze o tym powiemy. I teraz pojawiają się oczywiście wątpliwości, czy w związku z tym, że to były lata 20. i że wówczas ludzie nie posiadali tak dobrych instrumentów pomiarowych i nie prowadzili tak dokładnych obserwacji jak dziś, to czy może być tak, że tak wielkie zniszczenia zostały dokonane przez więcej niż jedno tornado, na przykład przez serię tornado. Tak, bo to się zdarza. Rodzinę, tak? Zdarza się tak, że tornada z jednej nawet chmury, jednej komórki, superkomórki znikają i za chwileczkę się pojawiają kolejne, tak? Wtedy to się nie liczy jako jedno tornado. A jeszcze była inna hipoteza, która mówiła o tym, że cyklicznie pojawiały się wówczas superkomórki, które utworzyły sekwencję tornad, tak? Jedno po drugim się pojawiało. No i tutaj muszę sprostować, ponieważ i bliższe badania, takie bardziej dokładne, i takie badania całkiem współczesne, prowadzone kilka czy kilkanaście lat temu, wykazały, że nie istniały przerwy w pasie zniszczeń, który został dokonany przez to tornado w tym roku 1925. Innymi słowy, nie istniała żadna wyraźna luka w analizowanej ścieżce tornada, co najdobitniej świadczyło o tym, że najprawdopodobniej, tu oczywiście pozostaje pewien margines błędu, to było jedno gigantyczne tornado. Co więcej, nowe pomiary wskazały, że pas zniszczeń mógł być jeszcze o 25 km dłuższy niż początkowo sądzono, czyli o 25 kilometrów dłuższy niż te 352 km, tak, które wspominałam na początku. To teraz obiecana skala Fujity i w ogóle wyjaśnienie, co z tą skalą chodzi, bo tu się będziemy do niej wielokrotnie odwoływali. Jak już wspomniałem, ona została opracowana w 1971 roku przez naukowca japońskiego pochodzenia, ale pracującego w Stanach Zjednoczonych, Amerykanina Tetsuya Fujitę, zwanego Tedem Fujitą z University of Chicago. I ta skala opiera się na jakby zniszczeniach dokonanych przez tornado, więc określa się siłę tornada już po jego przejściu, obserwując to, co się wydarzyło. Ona jest od F0 do F5. F0 najsłabsze, F5 najsilniejsze. Tam są różne jeszcze gwiazdki i zastrzeżenia, bo jeszcze teoretycznie może być F6, ale F6 nigdy jeszcze nie wystąpiło i tak dalej, i tak dalej. Znalazło się w tej skali początkowo, ale no nie zaobserwowano takiego tornada. Generalnie F0 to są takie lekkie zniszczenia, lekkie jak lekkie, wiecie, jak się u nas takie rzeczy dzieją, to wszystkie gazety o tym piszą, no bo to są, nie wiem, pościągane z dachów kominy, połamane gałęzie drzew, jakieś część drzew powyrywanych, znaki drogowe, które są taką dobrą powierzchnią, jak powiem, do łapania wiatru, połamane i tak dalej. I najwięcej jest tornad właśnie F0, to jest w ogóle na świecie, to jest tam 39% tornad, to jest F0. F1, ja już nie będę wszystkiego dokładnie omawiał, bo to można skisnąć z nudów, ale F1 to są no już konkretne zniszczenia, tak? To są zrywane dachy, spychane samochody, które jadą drogą, takie słabsze budynki mogą być zniszczone i tak dalej, i tak dalej. To jest 35% z kawałkiem. Do F5 i no i to już jest rzeczywiście ekstremalne zniszczenia. To są nawet takie budynki, które mają silne szkielety, są porządnie zbudowane, mogą zostać zerwane z fundamentów, przeniesione daleko, no rzeczywiście powyrywane drzewa, jakieś stalowo-żelbetowe konstrukcje poniszczone i tak dalej, i tak dalej. A słuchaj, kiedyś oglądaliśmy taki film, czy na National Geographic, czy na innym kanale Discovery na przykład, gdzie były pokazane zniszczenia po tornadzie, gdzie deski były powbijane na przykład w drzewo. Tak, to jest tak jak pociski. Tak, to jest w ogóle częsty problem, czy jak to powiedzieć, źródło zniszczeń, bo poza samym ciśnieniem, jakie panuje wewnątrz wirłu tornada, które rozsadza budynki, to jest też kwestia rozpędzonych różnych obiektów. To znaczy rzeczywiście, zwłaszcza przy tych silniejszych tornadach, wiatr jest na tyle mocny, że porwane elementy po prostu same działają, no nie wiem jak to powiedzieć, jak no dodatkowe jakieś ostrza, tak, czy cokolwiek, które rozwalają różne rzeczy, niszczą, wbijają się i tak dalej, więc rzeczywiście jak dzisiaj oglądałem fragment filmu Twister, o którym tu jeszcze wspomnę, z 96 roku, to tam bohaterowie oczywiście są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, ponieważ wszystko dookoła nich lata, ale nic w nich nie trafia. I jakoś tam sobie dają radę i tak dalej. Ale nie mów, że prawdopodobieństwo tego nie obejmuje. No, mogłoby się tak zdarzyć. Absolutnie. Wszystko się może zdarzyć praktycznie, jeśli tak na to spojrzymy. W Hollywood. Tak. Potem tą skalę Fujity udoskonalono już po śmierci samego Fujity. W 2007 roku tam wprowadzono ulepszenia, które przede wszystkim brały pod uwagę bardziej zróżnicowania tych konstrukcji budynków, na podstawie których się określa zniszczenia i skalę tornada. Dlatego, tak jak mówiłem, to się robi po przejściu tornada, więc ważne jest to, jakie są te budynki, a w Stanach Zjednoczonych nie mają duży rozrzut, no bo mają od przyczep kempingowych i jakichś takich karton-gipsowych pseudodomków, po naprawdę potężne konstrukcje, więc bardziej rozwinięto ten aspekt. Również tam zmieniono troszeczkę wartości wiatru, dlatego że w czasach, kiedy Fujita to tworzył, to nie do końca wiedziano, z jaką prędkością faktycznie się ten wiatr porusza. Tam były pewne szacunki, później to troszeczkę urealniono i tak dalej, więc można jeszcze spotkać tą drugą, czyli tą ulepszoną skalę Fujity i różni się tym, że jak widzimy gdzieś, że jest na przykład tornado F2, to jest stara skala, a EF2, tak jak enhanced, to jest ta skala nowa. I jak już wspomniałem, jest jeszcze brytyjska skala, a dlaczego by nie mieć czegoś oryginalnego? I ona jest oparta po prostu na prędkości wiatru w wirze, a nie na spowodowanych zniszczeniach. I ona jest tam jakimś ułamkiem niezbyt skomplikowanym powiązana ze skalą Beauforta, więc można sobie przeliczyć z jednego na drugie. I tam jest od T0 do T11, tak żeby było troszkę trudniej zgadnąć. Jeszcze czasami się podaje łamańca, czyli się robi na przykład, że coś tam jest, nie wiem, F tam 3T5, dajmy na to, czyli łączy się tą umierzoną prędkość wiatru ze zniszczeniami. Tak? Nie zawsze jedno z drugim dokładnie idzie, jak powiem, w parze, więc takiego rozróżnienia się tam dokonuje. Przypominacie sobie, jak Piotrek jeszcze przed chwilą mówił, że średnio tornado w Stanach Zjednoczonych ma szerokość 150 tak. metrów. No więc ja wam chcę teraz opowiedzieć o tornadzie, które było najszerszym odnotowanym i tak w ogóle było częścią większego systemu pogodowego, który w poprzednich dniach wytworzył dziesiątki tornad, ale tylko jedno tornado monstrum. No więc to monstrum miało szerokość 7,5 kilometra. Oh my God. Okay. Tak. Wytworzyło jednolity pas zniszczeń. No nie jednolity, no ale pas zniszczeń o takiej szerokości. Dodajmy, że tornada o szerokości ponad 1,5 kilometra są rzadkie, a takie o szerokości ponad 3 kilometrów zdarzają się naprawdę sporadycznie. A to, o którym mówię, ten gigant, to uderzył w El Reno w Oklahomie w 2013 roku. No i właściwie... Tak naprawdę takie szerokie tornada zazwyczaj są mniej niszczycielskie niż takie wąskie. Bo prędkość wiatru jest tak. mniejsza i różnica ciśnień nie jest taka duża. Ale nie to w El Reno. Ono początkowo otrzymało taką ocenę siły F3, no ale eksperci dziś uważają, że to było zaniżone, ponieważ... Ta niższa ocena była prawdopodobnie wypadkową tego, że mniej zniszczeń zostało dokonanych wskutek tego, że tornado przeszło przez obszary wiejskie, nie wkroczyło na tereny miast, w związku z czym mniej miało okazji do zniszczenia czegokolwiek. I to jest to tornado, w którym prędkość wiatru przekroczyła 480 km na godzinę. To konkret. No właśnie, to jest może jednak zaleta tej brytyjskiej skali torro, bo ona nie jest zależna od tego, po czym tornado się przejechało. Tak? No, chociaż może z ludzkiego punktu widzenia ważniejsza jest ta Fujita. No, okej, są dwie. To teraz Aleja Tornad, bo Aleja Tornad jest hasłem, które powraca nam tu bez przerwy, chociaż nie wiem, czy już padła ta nazwa, chyba padła, ale wszystkie te tornada, o których mówiłaś, to są właśnie tornada z tego obszaru. No tak, za każdym razem wracamy do Stanów Zjednoczonych i tam się przewijało wielokrotnie na przykład Oklahoma City. Dokładnie. Które jest chyba, tak, stolicą tornad? Czy It's complicated. No, jak już powiedziałem, tornada zdarzają się na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, ale Stany są uprzywilejowane. Tak? Tornada w ogóle pojawiają się najczęściej na średnich szerokościach geograficznych, bo tam te burze, ten rodzaj burz, który rzeczywiście sprzyja tym tornadom, powstaje najczęściej. Natomiast rzeczywiście Stany Zjednoczone mają najwięcej tornad spośród wszystkich krajów, ale też najsilniejsze i najbardziej niszczycielskie tornada. Także stąd w ogóle ta nazwa. Nie ma takiej dokładnej definicji alei tornad. Tak naprawdę to jest taka nazwa dość umowna, chociaż wszyscy wiedzą, o co chodzi. W sumie mówi się o 19 stanach, których dotyczy ta aleja tornad, ale generalnie jak weźmiemy sobie Stany Zjednoczone i położymy, tak powiem, kciuk na środku w połowie pionowo, to mniej więcej właśnie przykryjemy ten obszar alei tornad, przy czym ona sięga aż do Kanady, o czym warto pamiętać, zwykle się o tym nie mówi. Kanada też jest drugim krajem z kolei w kolejności, który ma najwięcej tornad na świecie. No, przede wszystkim to jest Teksas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Colorado i południowa Dakota. To są te najbardziej takie dotknięte stany tymi problemami. Tornada występują zwykle teraz, to znaczy późną wiosną, wczesnym latem. To jest ten moment, kiedy ich jest najwięcej. I oczywiście trudno jest, dlatego też mówię, że co jest stolicą alei tornad, to nie jest takie jednoznaczne, dlatego że zależy, jak liczymy tornada. bo mamy takie tornada, o tym jeszcze będę mówił oddzielnie, ale mamy te takie klasyczne tornada, najsilniejsze, które powstają w superkomórkach, ale są też takie wiry wodne, które powstają zupełnie inaczej, no ale jakby nie patrzeć, też je można do tornad zaliczyć. I jeżeli weźmiemy te pod uwagę, to na przykład na Florydzie jest najwięcej tornad, bo tam co chwilę pojawiają się te wodne, natomiast ich znaczenie dla ludzi i gospodarki świata jest niewielkie, no bo sobie trochę powirują, pochlapią i znikną, więc no mówię... Aczkolwiek ja tutaj wspomnę o jednym tornadzie wodnym, które miało ogromne znaczenie. Dobrze, to jeszcze mamy je w odwodzie. No tak, ale skąd ta aleja tornad? Co tam się takiego szczególnego dzieje, że Stany Zjednoczone zostały tak cudownie uprzywilejowane? No są góry skaliste i wielkie równiny. Dziękuję, Olu. Proszę, to już to wszystko, możemy to idziemy do domu. Nie, ale masz rację, twój wrodzony geniusz i tym razem zadziałał. Chodzi o to, że... Dziękuję, że zauważasz. Słuchaj, na co dzień. Chodzi o to, że rzeczywiście na tych wielkich równinach, które są naprawdę wielkie, takie wielkie przez wielkie W, spotykają się dwie główne i jeszcze trzecia pomocnicza masy powietrza. Spotykają się przede wszystkim zimne i suche masy z północnego zachodu, czyli z nad gór skalistych. Góry skaliste to rzeczywiście jest kawał gór i one, można powiedzieć, filtrują wilgotne powietrze z nad Pacyfiku. Ciepłe, wilgotne powietrze, jak nad nimi przechodzi, to musi się wysoko wybrać i przestaje być ciepłe i przestaje być wilgotne. Ląduje w postaci zimnej i suchej i ono sobie dalej leci na środek Stanów Zjednoczonych. Równocześnie z południowego wschodu, z nad Zatoki Meksykańskiej, leci już takie klasycznie ciepłe, wilgotne, nadmorsko, nadoceaniczne powietrze i ono w to samo miejsce trafia, a jeszcze sobie powiewa wesoło z południowego zachodu, z nad Meksyku, z kolei z nad regionu gór Sierra Madre, ciepłe i suche powietrze, czyli mamy po prostu miks trzech... Do wyboru do koloru. I wszystko jest pięknie i wszystko to się spotyka na wielkich równinach, tam się ze sobą zderza, miesza i powstaje kompletne szaleństwo i co więcej ukształtowanie tego terenu. Czy warto sobie spojrzeć na mapę fizyczną Stanów Zjednoczonych i Kanady najlepiej i jeszcze Meksyku, tak, czyli całej Ameryki Północnej właściwie, bo to dosyć dobrze pokazuje, że wbrew pozorom ten kontynent jest dość prymitywny, jeśli chodzi o ukształtowanie fizyczne. Tam naprawdę stosunkowo niewiele się dzieje, to znaczy jest jedno potężne to pasmo gór skalistych i później Sierra Madre i tak dalej, a poza tym to tak raczej płasko i nudno, więc ma się gdzie rozpędzić, ma się gdzie spotkać, nie musi lawirować. To taki jest prosty, prościutki kontynencik. Prosty, prościutki, ale uwaga, okazało się ku mojemu zdziwieniu, że i w Europie jest aleja tornad. Rozciąga się w pasie od północnej Francji i krajów Beneluxu po Alpy, Niemcy i się ciągnie dalej na wschód w kierunku Czech i Polski. To też jest dyskusyjne, bo tam jest parę innych różnych tez. No właśnie, jakie są tezy, bo ja tutaj szczerze mówiąc jakoś nie zagłębiałam się w ten temat. Otóż samo istnienie europejskiej alei tornad mnie zachwyciło. Dodajmy, że istnieje również polska aleja tornad i to jest najlepsze. Tak, piaseczyńska aleja tornad. Piaseczyńska, tak. Ale do tego jeszcze wrócimy. Nie, no generalnie chodzi o to, że Europa, znowu polecam mapę fizyczną, to akurat mapy Google'a się kompletnie nie sprawdzają, Google ogarni się, bo nawet jak weźmiemy tam jako warstwę teren, to słabo działa jako mapa fizyczna. To jest chyba największa dla mnie wada map Google'a, że ona nie pokazuje dobrze ukształtowania fizycznego. W każdym razie jak sobie weźmiemy jakąś inną mapę, chociażby stary dobry atlas, to widać, że Europa jest pochlastana górami. W to i z powrotem w różnych kierunkach, na różne sposoby i tam nie ma takiego obszaru, gdzie rzeczywiście dałoby się w prosty sposób przeprowadzić taką linię, gdzie może napływać jeden rodzaj powietrza, drugi rodzaj powietrza, z drugiej strony się spotkają i tak dalej. To jest bardzo skomplikowane. A co z Azją? Bo tam w sumie jest więcej możliwości. Ale Azja się, znaczy tak jak Ameryka się ciągnie z góry na dół, tak Azja się ciągnie na boki i tam nie ma takiego napływu, to znaczy nie ma takiej możliwości, znowu też nie masz takich pasm górskich, które byłyby położone w linii północ-południe, które by dobrze filtrowały takie powietrze wiejące z zachodu. No tak, a poza tym masy powietrza z zachodu, no to są już masy wędrujące z nadatlantyku, już przelazły przez całą Europę. Tam nawet jak sobie jakiś Ural weźmiemy po drodze i tak dalej, to gdzie? Tam po prostu. Więc to nie, to jest kwestia tego, czy masz rozciągłość dokładnie. Dokładnie, to zresztą ma w ogóle konsekwencje dość zasadnicze. Już o tym opowiadaliśmy kiedyś. Również cywilizacyjne. Tak, tak, ale nie wchodzimy na Jareda Diamonda. Staraj się, wiem, podziwiam, dobrze. No właśnie, to wspominaliśmy o tej europejskiej Alei Tornad. Jest parę takich miejsc, które się jeszcze wskazuje, na przykład Wielka Brytania ma swoje, może bez przesady z tą aleją, ale ma swoje takie obszary na południu i na wschodzie Wielkiej Brytanii, gdzie się zdarza więcej tego. W Austrii było kilka mocnych tornad, ale dosłownie kilka, natomiast tam w granicach F3 chyba nawet mocniejsze. I jest coś takiego jak Nizina Padeńska. Padańska, przepraszam, czyli okolice Padwy, czyli na północy Włoch. I to rzeczywiście jest niezłe miejsce, bo tam mamy z jednej strony góry, z drugiej strony no może do oceanu, to Morzu Śródziemnemu daleko, ale zawsze coś. Więc rzeczywiście to jest rejon, gdzie chyba najwięcej w Europie, jeżeli tak wskażemy, występuje tych tornad, ale z tą aleją europejską tornad to takie troszeczkę jakby naciągane. No i nie mów, że chociaż polska Aleja Tornad jest naciągana. No nie, proszę. Piaseczyńska Aleja Tornad. Nie, no Polska ma swój rzeczywiście rejon. No właśnie, w Polsce trąby powietrzne, bo u nas to się tak do tej pory nazywało, no tak, chociaż tornado też jest prawidłowo nazwą, zdarzają się w Polsce kilkanaście razy w roku. No i pod względem ich liczby przoduje Wybrzeże. No tak, czyli Wybrzeże Florydą Polski. Przepraszam naszych znajomych z Wybrzeża, nie chcę nikogo brać. Dobrze. I tam właśnie bardzo często się pojawiają trąby wodne, ale one nie stanowią większego zagrożenia dla obszarów zamieszkanych, bo one po prostu są słabe i zanikają nad lądem. Czyli dla pamięci w telefonach turystów. Tak. Ale istnieje właśnie coś, co Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nazywa Polską Aleją Tornad. To jest taki obszar ciągnący się od województwa opolskiego i śląskiego po małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie i mazowieckie, czyli tak od Opola zakosem na Suwałki. Z Opola do przedszkola, przepraszam. I tutaj trąby powietrzne bywają bardziej niebezpieczne od tych na wybrzeżu i czasami się je zalicza nawet do kategorii F2 czy F3. No i no mieliśmy nawet strzały na F4. F4 też była takie zakusy, no ale to jest naprawdę jakiś wyjątek. Tak, no z ciekawych rzeczy mamy, może nie aleja, ale taki trochę start tornadowy na Śląsku, bo tam docierają burze, które się rodzą nad Alpami i później wędrują sobie na północ i w większości się rozbijają o nasze góry południowe, natomiast jest coś takiego jak Brama Morawska. To nie jest szeroka struktura, to jest takie zapadlisko pomiędzy Karpatami i Sudetami i tamtędy część tych burz się przepycha. I dlatego to jest rejon, w którym rzeczywiście rodzi się, no Opole jest troszkę bardziej na zachód od tego miejsca, ale to są te rejony, w którym rzeczywiście zauważalnie więcej tych tornad było, natomiast no nie ma co się ekscytować, tak, znaczy bardzo dobrze, że nie ma, bo w Polsce tych tornad tak za bardzo wiele to nie było. Jak się spojrzy na mapę taką z występowaniem, no to owszem pojawiają się, tak, ale też bez przesady. No, częściej się raczej pojawiają tak jak dosłownie kilka dni temu nad Warszawą się nawet taki lej pojawił, obniżający się, ale on nie dotknął ziemi. To było raczej zjawisko. Poza tym to nie było zjawisko wynikające, o ile się orientuję, chyba nie było z superkomórki, tylko z innego rodzaju, ale o tym jeszcze będzie pewnie mowa. Tutaj pod względem liczby tornad rekord padł w Polsce 17 lutego 2022 roku i tutaj pojawiła się seria no właśnie takich kilkunastu tornad, które się albo uformowały, albo prawie uformowały i zaobserwowano je w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i małopolskim i niektóre z nich mogły sięgnąć F2 w skali Fujity. Najsilniejsza przeszła przez Kraków, gdzie strąciła dźwig. Mhm. I te tornada były związane z czymś, co się nazywa linią szkwałową albo linią szkwału. I to jest taka strefa układających się w linie burz, które mają wspólną przyczynę powstania i formują się zwykle przed frontem chłodnym. I ta linia szkwałowa albo linia szkwału to taka strefa burz układających się w jedną linię, tak mniej lub bardziej. I one mają wspólną przyczynę powstania i formują się zwykle przed frontem chłodnym. No i takie burze rozciągnięte mogą być na kilkaset kilometrów i często trwają przez wiele godzin, mogą przynosić naprawdę gwałtowne wyładowania, porywiste wiatry, intensywne opady deszczu, gradu, i właśnie czasami również tornada. To jeszcze tylko wspomnę w kontekście tej linii szkwałów, to możecie kojarzyć takie hasło Bow Echo, czyli bow od łuk. To jest taki obraz radarowy tego typu układu i no, o to się zwłaszcza pojawiało, kiedy w Polsce takie zjawiska występowały i to są takie trzy słynne wydarzenia. To była Puszcza Piska w 2002 roku, gdzie powaliło ogromną część, rzeczywiście 44 tysiące hektarów lasu. To było w 2007 roku nawałnica na Mazurach. Myśmy wtedy byli na żaglówce i dokładnie w tym czasie, kiedy w tym miejscu byliśmy na jeziorze Nickim. Możliwe. I udało nam się przybić do brzegu, tak. I burza była tak silna, że przybiliśmy w sposób dosyć gwałtowny i nieskoordynowany. Znaczy, nic nam się nie stało, ale mieliśmy wanty i maszt oplątany w gałęzie drzewa. I to było na jeziorach mazurskich wtedy 12 osób zginęło, więc to rzeczywiście było na grubo. Tym jeziorze, na którym my pływaliśmy, też zginęli ludzie. Tak. I ostatnie takie słynne wydarzenie, no to była ta nawałnica, która w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku się przewaliła aż od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, aż na Warmię sięgnęła i tam było z kolei, tam zginęło 6 osób. Też było właśnie dużo mowy o tym, dlaczego ostrzeżenia nie dotarły. Tam była historia obozu harcerskiego. W Borach Tucholskich. Tak. I to mówię w kontekście właśnie tego zjawiska, bo jakby, żeby to się jakoś wam wiązało, tak? Czyli to, o czym mówiliśmy, czyli ta linia szkwałów, to jest właśnie rozwija się w takie bow echo, które później jeszcze tam się przekształca dalej, no ale to takie wtrącenie. A jeśli chodzi o najsilniejsze tornada, które mogły się pojawić w Polsce, mówię mogły, bo to znowu wracam do lat 30. XX wieku, kiedy te pomiary nie były zbyt dokładne, to wsławiło się tornado w okolicach Lublina. 20 lipca 1931 rok, trąba powietrzna, która rozwalała budynki o murach grubości kilkudziesięciu centymetrów, no i wywróciła wagony towarowe z końmi wyścigowymi w środku. No ale dodajmy, że to były inne wagony o mniejszej wadze niż dzisiejsze, ponieważ były drewniane. W związku z czym no to też troszeczkę inaczej można sobie celuje we F3 mniej więcej według tej pierwotnej skali. A tutaj naukowcy twierdzili, że prędkość wiatru była szacowana na 110 do 145 metrów na sekundę, czyli nawet do 522 km na godzinę, co oznacza F5 w skali Fujity, czyli zdecydowanie przestrzelili, bo późniejsze badania pokazały, że jednak rzeczywiście to było dużo słabsze tornado. Tak, no to zdecydowanie. Dużo, i to zresztą analiza zdjęć z tamtego okresu wyraźnie na to wskazuje. Przewracane pociągi to jest właśnie w granicach F3, tak mniej więcej. A tutaj jeszcze kurier lubelski relacjonował kilka dni po tej trąbie powietrznej. Autobus miejski wraz z pasażerami został rzucony przez wichurę o ścianę domu i zgnieciony. Pasażerowie odnieśli ciężkie rany. Poważnym uszkodzeniom uległ most prowadzący w kierunku Zamościa. Wszystkie przewody elektryczne i telefoniczne zostały przerwane. Z wielu domów huragan zerwał dachy. Zawaliły się kominy fabryczne. Drzewa w parkach zostały powyrywane z korzeniami. Ludźmi znajdującymi się na ulicach wiatr miotał jak piórkami. Mało tego, nawet samochody i autobusy porywane były przez wichurę. Bomba powietrzna zwaliła kilkudziesięciometrowy komin w młynie. No i tutaj jeszcze gazety odnotowują, że została uszkodzona gazownia miejska, wskutek czego Lublin przez wieczór i noc pogrążony był w ciemnościach, co jeszcze utrudniło akcję ratunkową. No i w wyniku tego tornada uszkodzone zostały przede wszystkim liczne budynki w przedmieściach Lublina. Uszkodzeniu uległa część terenów fabrycznych i ta trąba powietrzna zabiła 6 osób i ponad 100 raniła. No i teraz wedle podsumowania takiej analizy opublikowanej w analizy naukowej Deadly Tornadoes in Poland od roku 1820 do 2015, no to w Polsce zdarzyło się 37 tornad, które spowodowały ofiary śmiertelne. Łączna liczba ofiar śmiertelnych tych tornad w Polsce wynosi 106 i najwięcej, bo 13, zdarzyło się w Krośnie Odrzańskim. Jednorazowo. To skoro już wspomnieliśmy o różnych rodzajach i tak dalej, to może zróbmy taki ważny trend, czyli powiedzmy o tym, jak powstają właściwie tornada, bo jest ich kilka rodzajów i to te, o których najczęściej się mówi, te najgroźniejsze, największe i tak dalej, to są tornada superkomórkowe, czyli związane z mezocyklonem, zaraz wszystko wyjaśnię spokojnie. Generalnie to jest tak, że to co my tu widzimy na ziemi, nad ziemią, ten lejek, czy też to leiszcze ogromne, to jest ledwie 10% tego wszystkiego, co zachodzi. Tak, nie wiem, że chcesz powiedzieć wierzchołek góry lodowej. Ani góry lodowej, ani wierzchołek. No to widzę twoją minę. Odwrócony wierzchołek z góry lodowej. Piotrek kiedyś dostał absolutnej alergii na wierzchołki góry lodowej i od tej pory nie pozwala mi używać tego jakże nośnego określenia. Tak, no więc to nie był wierzchołek góry lodowej, ale może chociaż troszkę. Troszkę, ale rzeczywiście to jest tylko 10%, bo to, co się dzieje, to, co jest najgroźniejsze właściwie i to, co powoduje powstanie tego całego zjawiska, to jest to, co się dzieje w chmurach. Bo teraz będzie odrobina meteorologii. Otóż chmura, jaka jest, każdy widzi, natomiast powstaje wtedy, kiedy wilgotne powietrze paruje, unosi się i wraz ze wzrostem wysokości się ochładza. Jak już osiągnie taką temperaturę, że nie utrzymuje w sobie wody, to ta para wodna się skrapla, no i właśnie powstaje chmura. To zresztą częsty tutaj wyjaśnienie, częsty błąd w myśleniu. To, co na przykład unosi się nad czajnikiem, ten dymek taki, to, albo nad herbatą, to nie jest para wodna, uwaga. Para wodna jest niewidoczna. Para wodna to jest gaz, który jest równie niewidoczny jak powietrze, więc to jest to, co my widzimy, to jest skroplona woda. Już to skroplona para wodna, czyli nie para wodna. Więc to właściwie jeden z takich basic błędów popełnianych zazwyczaj. No więc chmura to jest już ta para wodna, która się skropliła i można powiedzieć zawisła w powietrzu. Więc chmury się zaczynają na określonej wysokości, czyli właśnie zależnie od warunków, od temperatury, od wilgotności. Dlatego jak oczywiście to zależy od rodzaju chmur i tak dalej, jak mamy takie klasyczne chmurki, to one można powiedzieć jakby trochę leżały na takiej szklanej tafli. To znaczy widać, że wszystkie się zaczynają na danym terenie na określonej wysokości, bo to jest ten moment, kiedy się po prostu woda zaczyna skraplać, tak? No to jest, mówię, uproszczenie, ale wiadomo, o co chodzi. I teraz wchodzimy o poziom wyżej, dosłownie i w przenośni, czyli na te chmury, które się nazywają cumulonimbusami. To są piękne, chmury w kształcie burzowe. Kowadła. Właśnie wiedziałem, że to powiesz, burzowym. Przygotowałem się na to. Kto wie jeszcze w dzisiejszych czasach, jak wygląda kowadło? Poza ludźmi w naszym wieku, którzy codziennie rano idąc do szkoły musieli sobie wykuwać ekierki i tak dalej. Znamy te kowadła dobrze. I cyrkle. Każdy normalny człowiek współczesny już nie wie szczęśliwie, jak wygląda kowadło. Generalnie chodzi o to, że jest na dole szerokie i na górze szerokie. Taki, nie wiem jak to powiedzieć, dwugrzyb. Może lepiej. Fantastyczne odniesienie. Udało ci się przebić kowadło. Dziękuję. Przebijanie kowadeł to moja specjalność. No, więc idziemy dalej. Te cumulonimbusy są gigantyczne. To jest jedyny rodzaj chmur, który przechodzi przez wszystkie, można powiedzieć, warstwy takie podstawowe. Normalnie mamy chmury niskie, średnie, wysokie, a cumulonimbusy to są chmury wszystkie. One się zaczynają nisko, potrafią prawie że nad samą ziemią, kończą się super, hiper wysoko. Nawet na 30 kilometrach więcej. Chyba nawet tak. I to, co kowadło, to jest to, że one na górze się rozlewają. Rozlewają się dlatego, że znowu idą bardzo wysoko, ale w końcu dochodzą do takiej granicy, gdzie już wyżej nie mogą. Gdzie napotykają kolejną taflę. Tak, to jest tropopauza. To jest taka warstwa ziemskiej atmosfery, która ma tam zwykle kilometr, 2 kilometry grubości. Jest taką przejściową fazą między troposferą a stratosferą i tam właśnie to jest to miejsce, w którym ona jest na różnych wysokościach, zależnie od pory roku i szerokości geograficznej, ale u nas to jest tam zwykle 15 km, chyba coś takiego, jak z głowy mówię. Ale to jest ten moment, w którym właśnie już chmura zazwyczaj nie może, z pewnym wyjątkiem, iść wyżej, rozlewa się i dlatego jest na górze taka szeroka. I te cumulonimbusy powstają wtedy, gdy zimne powietrze zderza się z ciepłym, czyli właśnie fronty, i to zimne powietrze wchodzi pod ciepłe, można powiedzieć, podrzucając je jeszcze wyżej, więc powstaje bardzo gwałtowny prąd wznoszący i to ciepłe powietrze wypiętrza chmurę, dlatego ta chmura robi się taka gigantyczna. To jeszcze tylko wspomnę, że na dole się znajduje taki kołnierz burzowy, on jest taki skłębiony, ciężki, często bardzo ciemny. No i on w momencie, kiedy już widać te prądy wznoszące w chmurze, to zaczynają one wyglądać, jakby to były takie pióra unoszące się do góry. I bardzo często to tak wygląda i te pióra się, im wyżej, tym bardziej się rozczapieżają z tego barankowanego kołnierza. I jak się widzi taką chmurę i jest się na przykład pod żaglami, na kajakach albo w górach, to lepiej szybko zawracać w jakieś miejsce osłonięte i czekać, aż to przejdzie, minie, bo jeżeli myślimy, że przejdzie bokiem, to zazwyczaj tak nie jest. No tak, te chmury są łatwe do zauważenia, bo te takie naprawdę duże to na równinach albo właśnie jak jesteśmy w górach, więc z dużej wysokości jesteśmy w stanie dostrzec z 250 km nawet, więc rzeczywiście z daleka. No ale nawet z ziemi jesteśmy w stanie z daleka je dostrzec. Tak, one się potrafią pokazać na prawie czystym niebie, w związku z czym bywają bardzo wyraźnie widoczne i że jeżeli je widzimy, to naprawdę nie zwlekajmy powrotem gdzieś. No i to, co nas interesuje, to to, co dzieje się w środku tej chmury. Jeżeli mamy wiatry wiejące w różnych kierunkach, to nie zawsze się tak dzieje, nie zawsze tak działa, to różne kierunki, różne wysokości powodują, że wewnątrz takiej chmury może powstać wir. Ten wir zaczyna się poziomo, tak? Jest taką wiejącą poziomą wewnątrz chmury rurą, można powiedzieć, ale tam są bardzo silne prądy wstępujące i stępujące, które mogą spowodować, że ten wir zaczyna się przesuwać do pozycji pionowej. I taki właśnie pionowy, wznoszący się prąd, wirujący, to jest wspomniany już raz mezocyklon. A jak jest chmura z takim mezocyklonem w środku, to nazywa się ją superkomórką. Te chmury potrafią być bardzo duże i dzięki temu, że są tak duże, to te prądy wstępujące i stępujące mogą być od siebie rozdzielone, więc się wzajemnie nie gaszą. One po prostu są w pewnej odległości od siebie i przez to ta chmura może po pierwsze długo bardzo trwać i przebywać przez to dużo odległości. To taka pojedyncza superkomórka potrafi istnieć nawet przez kilkanaście godzin i potrafi przebyć ponad 1000 kilometrów, więc to jest naprawdę coś takiego jak na chmury gigantycznego, potężnego i bardzo, bardzo trwałego. No więc rzeczywiście to są chmury wyjątkowe. One mogą mieć jeszcze dodatkowy wyjątkowy bonus, bo ten mezocyklon, czyli ten wir pionowy wiejący wewnątrz, potrafi nawet przebić tą tropopauzę. I wtedy jeszcze na tym kowadle, na czubku tego kowadła tworzy się taka kopuła. To się nazywa overshooting top. To wygląda trochę jakby ktoś tam kalafior umieścił, bo to nie jest taka ładna kopuła równa, tylko takie poszarpane, właśnie wypchnięte jeszcze ponad tropopauzę struktury. Jak to podwójny grzyb z kalafiorem na górze? Dwugrzyb z kalafiorem. Tak, więc to jest dokładnie... pamiętać, to określenie już niedługo przejdzie do terminologii naukowej. Tak, więc jak zobaczymy dwugrzyb z kalafiorem, to proszę Państwa jest źle. Dlatego, że to znaczy, że ten mezocyklon jest bardzo silny, skoro właśnie nawet przebił tą, jak powiem, fizyczną granicę. I wtedy może nastąpić coś takiego, że ten lej, i teraz tu można, ja powiem tak, gdybyśmy mieli dodatkowych 17 godzin, to można opowiedzieć dokładnie o wszystkich zjawiskach, które tam zachodzą, dlatego że tam się dzieje bardzo dużo rzeczy, właśnie jeśli chodzi o te zstępujące i wstępujące prądy, ale w uproszczeniu... Wiesz co, to ja pójdę się zdrzemnę, a ty jak wrócę i jeszcze popracuję trochę, to ty po 17 godzinach już będziesz kończył opowiadać. Mamy na karcie jeszcze jakieś 6 godzin miejsca, tak jak patrzę, bez kasowania to powinienem się zmieścić, chyba że przestawię nas na MP3, to pewnie tych godzin jeszcze z 50 tu będzie, także spoko. W każdym razie ten mezocyklon może rzeczywiście opuścić się ku ziemi, on się wtedy zwęża, przez to przyspiesza i to jest właśnie taka najbardziej klasyczna trąba powietrzna, czyli to tornado superkomórkowe, które w ten sposób powstaje właśnie z tego spionowienia takiego wewnętrznego wiru w chmurze, ale to nie są tylko, to nie jest jedyny rodzaj tornad, bo są jeszcze tak zwane trąby lądowe, które powstają nie w chmurach, nie są związane z superkomórkami, tylko powstają pod chmurami i to nawet pod takimi zwykłymi kumulusami, czyli to są kumulusy, to są te takie chmury, co są takimi kłębiastymi dużymi chmurami, co to tam przypominają komuś żółwia, albo nie wiem, samochód wyścigowy, albo pizzę, cokolwiek kto lubi. Te mają najbardziej fantazyjne kształty. I jeżeli są wiatry, które wieją z różnych stron i mieszają się w tej warstwie granicznej pod chmurami, to tam rzeczywiście mogą powstawać tornado. One są zwykle znacznie słabsze, to znaczy one z trudem osiągają F2, sporadycznie F3. Zwykle to są takie równiejsze leje, często nawet nie sięgające ziemi, zwykle węższe. One są znacznie pod pewnym względem bardziej niebezpieczne, bo ich się właściwie nie da przewidzieć, bo jak obserwujemy superkomórkę, czyli ten dwugrzyb z kalafiorem, to już wiemy, że będzie źle, tak? Może być źle. Oczywiście nie z każdej superkomórki tego typu powstaje tornado, ale jest to zagrożenie, natomiast bardzo trudno jest przewidzieć taką trąbę lądową. No właśnie, a trąby lądowe jeszcze, a są takie diabełki. O diabełkach będzie za chwilę. Diabełki na pustyni na przykład są bardzo dobrze widoczne. Tak, ale to właściwie już nie są tornada. Zaraz do nich dobiegniemy. Są jeszcze trąby wodne, o których już wspomnieliśmy. One właściwie podobnie powstają, chociaż tu oczywiście fizycy atmosfery pewnie by zagrzmieli z oburzenia, ale z grubsza chodzi o to, że nad ciepłą wodę napływa sobie zimne powietrze. To jest może być zupełnie dobra pogoda, także nie to, że tam jakieś straszliwe chmurzyska i nagle sobie z tego powstaje trąba wodna, która jest szczególnie łatwa do zauważenia, bo jest wodna, czyli zasysa ten wodny pył i rzeczywiście jest takim białym słupem. Ja chyba nawet kiedyś z daleka widziałem gdzieś, ale nie w Polsce taką trąbę, tak mi się wydaje. Ale to jest właśnie to, co na przykład na Florydzie i na naszej polskiej Florydzie, czyli na Wybrzeżu najczęściej się pojawia i to właściwie nam zamyka temat tornad, natomiast jest jeszcze grupa zjawisk, o których wspomniałeś, takich tornadoidalnych, podobnych do tornad. Coś próbujesz powiedzieć? Tak, próbuję powiedzieć o tym, że trąby wodne mogą być całkiem silne tylko że znowu brak takich bardzo precyzyjnych pomiarów, no bo mówimy o roku 1551 lub 1556. Pamiętam jak dziś. Nawet lata się nie zgadzają. Nie wiadomo, źródła nie są zgodne. Otóż na Malcie, w miejscu nieopodal dzisiejszej Valetty, czyli stolicy Malty, które się nazywa to miejsce Grand Harbour, czyli Wielki Port. No i tam miało miejsce wielkie tornado. I ono się rozpoczęło jako trąba wodna. I teraz oczywiście nikt nie wie, jak ono się utworzyło i jaki miało charakter. Natomiast to było bardzo śmiercionośne zjawisko, ponieważ zginęło wówczas co najmniej 600 osób. 600? 600, ponieważ ono się pojawiło w zatłoczonym porcie. Aha. Akurat stacjonowała flota maltańska, czyli flota wojenna rycerzy szpitalników zakonu Świętego Jana. Rozpiżyło flotę. Tak, i tam na niej były załogi już, czyli oni się wybierali. Gniew Boży jako żywo. No tak, troszeczkę. Albo kosmici. I wywróciło do góry dnem to tornado co najmniej 4 galery. I jak sobie wyobrazimy, jak to mogło wyglądać i jakie to zniszczenia wywołało w porcie, to może budzić grozę coś takiego. Dzisiaj naukowcy uważają, że to tornado miało siłę F3 w skali Fujity. No, ale wspomniałam, że jeszcze Valetta wówczas nie istniała, ponieważ powstała tak od 10 do 15 lat po przejściu tego tornada. Aha, no więc dobra, wówczas był tylko Wielki Port i akurat ci, co tam zawinęli, mieli pecha, bo wszyscy byli tam obecni i musieli się pożegnać z życiem. Szpitalnicy też mieli pecha, bo to generalnie chyba nieźle zdemolowało ich potęgę, no ale to jeszcze długa opowieść. Wróćmy jeszcze do tej specyfiki nie tornad, bo teraz będzie jeszcze już krótko o paru właśnie takich zjawiskach, które są podobne do tornad. Już o tornadach tych linii szkwałów mówiliśmy, natomiast są te wiry pyłowe, o których wspomniałaś i to są po prostu wirujące słupy powietrza. One zazwyczaj noszą pył, piasek. Zwykle chodzi o to, że gorące powietrze przy powierzchni ziemi nagrzane, no bo powierzchnia ziemi się lepiej nagrzewa niż samo powietrze, unosi się, przechodzi przez strefę takiego chłodniejszego powietrza o niższym ciśnieniu i to wszystko zaczyna się kręcić. Ale zwykle to są małe zjawiska, one mają najczęściej 1, 2, 3 metry. Zniszczeń też specjalnie nie powodują. To są takie raczej wirki. One zresztą się dość często w Polsce pojawiają. To jest ciekawe, że taką mamy tu specyfikę, że rzeczywiście ja widziałam całkiem niedawno takiego diabełka. One czasami nawet po prostu, nie wiem, przez parking. Parkingi są dobre, bo parkingi są nagrzane, tak. I one... Podnoszony jest piasek i śmiecie. I one nic więcej właściwie nie zrobią. No już naprawdę musiał być jakiś super wyjątkowy przypadek, żeby one nie były w stanie szybę rozbić czy coś. Natomiast niesamowicie efektowne są te ogniste wiry, takie wirujące słupy ognia. Ognisty wir, ognisty diabeł albo ogniste tornado, takie są nazwy. Dokładnie. Znowu, to nie jest tornado technicznie rzecz biorąc, bo nie dotyka chmur, nie ma, jakby nie spełnia tych wszystkich warunków. Natomiast głównie chodzi o to, że tu z kolei nagrzana przez pożar ziemia, unoszące się powietrze, znowu powyżej jest chłodniejsze powietrze, zwłaszcza jak tam wiatr wieje, znowu się to wszystko zaczyna kręcić i tak dalej. Jeszcze było takie zjawisko jak niebieskie wiry, robione eksperymenty, żeby stwierdzić, jak to działa. To są takie wiry ogniowe, gdzie nie wytwarza się prawie sadza, ten wir traci ten swój żółty kolor charakterystyczny ze spalania sodu i powstaje taki wir, który się robi błękitny. On jest słabo widoczny, słabiej znacznie widoczny w powietrzu, ale też tam jest niższa temperatura i tak dalej. Także to nie są jakieś bardzo, no, znaczy groźniejsze, groźniejszym zazwyczaj zjawiskiem jest sam pożar, chociaż oczywiście i tu zdaje się masz jakiś taki wir ogniowy, który nam mocno wejdzie, tak? Tak, wir ogniowy absolutnie ekstremalny, który się pojawił w Japonii w 1923 roku po trzęsieniu ziemi w wielkim Kanto. To chodzi o region Kanto na wyspie Honshu, w którym to regionie mieszczą się takie miasta jak Tokio czy Yokohama. I to jest bardzo gęsto zaludniony region i bardzo mocno zabudowany i w tamtych czasach też był bardzo gęsto zabudowany. No i tam w ogóle się wydarzyła katastrofa wszystko w jednym. Najpierw było trzęsienie ziemi, które trwało kilkanaście sekund i miało siłę około 7,9 w skali Richtera. No to konkretnie. I to trzęsienie ziemi samo sprawiło, że to, co miało runąć i mogło runąć, to runęło. Jakby tego było mało, podniosło to trzęsienie ziemi, spowodowało tsunami o wysokości 12 metrów, które następnie przejechało się przez obszary nadbrzeżne, przez Tokio między innymi. No i już to tsunami też dopełniło dzieła, ale jakby tego było mało, to akurat się to zdarzyło wszystko razem w okresie, kiedy ludzie podgrzewali obiady, robili posiłki, jakieś takie obiadokolacje czy coś takiego i dużo palenisk działało, tak? Kuchenki jakieś, w związku z czym w momencie, kiedy no, przeszło trzęsienie ziemi, no to wywołało to liczne pożary i ponieważ spora zabudowa tych miast przed II wojną światową to była zabudowa drewniana, w związku z czym wszystkie te budynki, zwłaszcza te obszary, gdzie zamieszkiwali robotnicy, biedota, zajęły się błyskawicznie, no i pojawiło się po prostu morze ognia. Ale jakby tego jeszcze było mało, to do tego morza ognia właśnie w tym morzu ognia pojawił się, wytworzył gigantyczny wir ogniowy i nazywano to Dragon Twist i ten właśnie pojedynczy jeden wir zabił i tutaj są różne szacunki od 35 do nawet 45 000 ludzi w ciągu kilkunastu minut. 15 minut w regionie Kanto na wyspie Honshu. No, czyli i teraz to właściwie jest kwestia rozprzestrzeniania się tego pożaru, tak? No bo trudno powiedzieć, wir zabił w tym momencie. Nie, nie. Ja mówię, pożar objął całe miasta, całą Yokohamę i całe Tokio. I to były pożary, które się rozprzestrzeniały pod wpływem bardzo silnego wiatru. Właśnie one były rozsiane po całym tym obszarze właśnie z powodu zaproszenia ognia z pieców kuchennych czy pękniętych przewodów gazowych. Ale ja mówię o tym jednym, jedynym wirze ogniowym. I to się stało. W ogóle to był niesamowity i straszny zbieg okoliczności, bo ludzie uciekali przed tsunami w stronę obszarów przemysłowych nad rzeką Sumida. I to jakby uciekali w miejsce, które znajduje się po drugiej stronie względem historycznego centrum Edo w Tokio. No i przekraczając rzekę tonęli z setkami, bo mosty się zawalały. No około nawet 44 000 osób, głównie robotników, schroniło się w takim dawnym składzie odzieży wojskowej w pobliżu rzeki. Ten obszar nazywa się Kugun Honjo Hifu Kusho. Przepraszam wszystkich japonistów, ale no, generalnie tak to się nazywało. Płomienie się zbliżały do tego obszaru i zresztą właśnie nie dość, że tsunami, to jeszcze pożary. No i coraz bliżej były płomienie i ci ludzie się stłoczyli na tym obszarze. No właśnie w tym momencie wybuchł ognisty wir o wysokości ponad 90 metrów. I źródła mówią o tym, no, że w zależności od tego, jak kto szacuje, ale z około tam 30 kilku, czy nawet 40 kilku tysięcy ludzi, którzy się tam zgromadzili, finalnie ocalało 300 osób. To rzeczywiście. Półmilionowa Yokohama została zniszczona, zrównana z ziemią. 45% Tokio spłonęło, więc to oczywiście jest suma tych pożarów. Natomiast ten jeden gigantyczny lej ogniowy, wir ogniowy, to jest właśnie to działanie punktowe w tym miejscu, gdzie ci ludzie się schronili. Mieli naprawdę ogromnego pecha. No to już są ekstremalnie rzadkie zjawiska, bo większość tych wirów ogniowych to są rzeczywiście raczej lokalne i stosunkowo nieduże zjawiska, takie o szerokości kilku metrów czy kilkunastu metrów i przede wszystkim krótkotrwałe. Natomiast faktem jest, że cudownie roznoszą ogień. Jeżeli tylko się gdzieś przeniosą z nad tego obszaru, który już jest objęty pożarem, to rzeczywiście mogą to bardzo, bardzo intensywnie roznosić. No tak, mogą się poruszać z prędkością 100 km na godzinę. No tak, wyrywają drzewa, niszczą domy, no i wszystko wokół podpalają oczywiście. No to jest zjawisko już rzadkie. Kończąc te analizy rodzajów i tak dalej, też często można zobaczyć, że na zdjęciach te, już mówię o zwykłych tornadach, wyglądają bardzo różnie. To jest też kwestia oświetlenia raz, a dwa tego, przez co idzie takie tornado, bo jeżeli tornado będzie szło przez teren, na którym z jakiegoś powodu nie jest w stanie zassać specjalnie ziemi, bo nie wiem, na przykład jest to jakiś wyasfaltowany fragment czy coś takiego, to ono bardzo szybko traci kolor, dlatego że tam owszem skrapla się para wodna, ale przede wszystkim kolor tornada zależy od tego, co ono zasysa, no i od oświetlenia. Nawet gdzieś takie ładne zdjęcie, widać tego samego tornada zrobione z dwóch stron i z jednej strony jest takie prawie białe, jasno-szare, z drugiej strony jest czarne praktycznie. Kwestia oświetlenia, czy pod słońcem, czy ze słońcem, to też jest tak. No, największy problem jest wtedy, kiedy tornada pojawiają się niespodziewanie w nocy, w czasie intensywnego deszczu albo gdzie, nie wiem, jest bardzo dużo pyłu w powietrzu, bo ich nie widać i po prostu nawet ludzie nie wiedzą, że nadchodzi tornado, on się po prostu niespodziewanie pojawia, szybko się przemieszcza, także to jest takie zjawisko. Jeszcze bardzo ciekawy wątek, mianowicie co jest w środku tego leja. Kto pamięta już wspomniany film Twister z 96 roku, tam była Helen Hunt, Bill Paxton, Philip Seymour Hoffman grali w tym. Tam łowcy tornad i tak dalej ścigali. Oni tam się bardzo upierali, żeby mieli taką dużą beczkę z sondami takimi, które starali się tą beczkę podstawić pod tornado, żeby tornado zassało te sondy i żeby w ten sposób dało się zmapować wnętrze leja. Jest tam taka scena, kiedy oni uciekają, chronią się w jakiejś stodole, z której sterczy rura. Oni się przypinają do tej rury, przechodzi przez nich tornado i jest wnętrze tego tornada widoczne. I to nawet jak na takie nie za mądre, katastroficzne filmy było nie najgorzej oddane. A jak było oddane? Bo ja sobie tego nie przypominam. Wiesz co, nagle jest, znaczy główny problem jest taki jak to w filmach, czyli trzeba było to czymś oświetlić, więc to trochę tak wygląda, jakbyś w chmurę wetknęła taką rurkę od, nie wiem od czego, od ręcznika papierowego, czyli przez tą dziurę, przez tą rurę tornada widać niebo ponad chmurą, co raczej tak nie dzieje się. Natomiast reszta była rzeczywiście nieźle oddana, bo mamy opisy wnętrza tornada i te opisy są całkiem precyzyjne, bo jest całkiem dużo ludzi, którzy przeżyli takie spotkanie z różnych powodów. No właśnie, zwłaszcza, że przypominam, że nie wszystkie tornada są małe, niektóre są duże i jest bardzo ładny opis z 1930 roku, taka relacja z czasopisma Monthly Weather Review, link jest w opisie zresztą, podobnie jak inne linki i tam pan opowiada o tym, jak trafił do wnętrza tornada i że wewnątrz było ciemno zupełnie, natomiast widział całkiem dużo, bo były błyskawice, bez przerwy tam skakały błyskawice i mówi, że one oświetlały to wnętrze, że co jest bardzo ciekawe, we wnętrzu wira jest spokojnie. To jest tak samo jak w oku cyklonu. Dokładnie, to jest, zawsze mnie bawi, jak się mówi, że po prostu oko cyklonu już to najgorsze miejsce ze wszystkich najgorszych. No więc przypominam, że w oku cyklonu jest super spokojnie. Jest ładna pogoda, faktycznie niskie ciśnienie, ale mówię tu o cyklonie, a nie o tornadzie. W oku cyklonu widać niebieskie niebo i w ogóle jest bardzo sympatycznie. Cyklon, czyli na przykład huragan. Tak. Jeżeli jest tylko wystarczająco duże to oko, no to naprawdę to jest najspokojniejsze najsilniejszy obszar z całego cyklonu. Na przestrzeni wielu tysięcy kilometrów. Dokładnie. I tu jest w miniaturze to samo, to znaczy wewnątrz prawie nie ma wiatru. Ten facet, który w tym 30 roku to relacjonował, opowiadał o tym, że od krawędzi tego wiru, który go otaczał, odrywały się takie małe tornadka, które kręciły się raz albo w jedną, albo w drugą stronę i tylko przez chwilę istniały. Latały sobie i za chwileczkę znikały. Tam jest w ogóle generalnie spokojnie, czysto i ciemno, dlatego że wszystko, co się dzieje, dzieje się na krawędzi tego wiru, a w środku jakby jedyna rzecz jest taka, że panuje tam super, super niskie ciśnienie, co dla człowieka, znaczy nie tak niskie, żeby miało człowiekowi zrobić krzywdę przy krótkim kontakcie. Czyli wywołać utratę przytomności na przykład. Nie, natomiast doskonale rozsadza budynki, dlatego że jeżeli to ciśnienie gwałtownie spada, to zresztą jest jeden z głównych powodów zniszczenia, to jest to, że szczelne budynki eksplodują, po prostu ciśnienie wewnątrz budynku jest na tyle duże, że nie zdąży się wyrównać i wywala okna, potrafi poderwać dach i tak dalej, więc to jest jeden z powodów, dla których to zniszczenia się wydarzają. Jestem ciekaw, dlatego że ten Twister 96 roku, tam go nawet obejrzał, on nie wygląda źle. No więc właśnie, ale uważaj, bo 19 lipca w Stanach Zjednoczonych będzie Twisters. Liczba mnoga, no który jest właśnie do końca nie wiem, czy to będzie raczej sequel, czy raczej remake. Obawiam się, że niestety to będzie bardziej remake, bo jak oglądałem zajawkę tego filmu, to bardzo dużo rzeczy było takim jak w tym starym. No powiem tak, zobaczymy. Znaczy ja na to chętnie pójdę, żeby przede wszystkim obejrzeć sobie, jak oni zrobili te wszystkie tornada, bo... No bo pewnie będą lepiej zrobione. Nieco technika poszła do przodu. Przypominam, chociaż lata 90. były 3 lata temu, to jednak się co nieco zmieniło, oczywiście. Jak wiadomo. Więc to nie jest reklama i nie dlatego robimy ten odcinek, choć na ten Twister trafiłem dosłownie, przygotowując ten materiał. Natomiast... A tak naprawdę dla nas taką inspiracją było to tornado, które zaczęło się w Warszawie formować kilkanaście dni temu. Kilka dni temu, jak myśmy byli w Szkocji, to zdaje się, to przecież tam była taka... Tak, i wtedy nam do głowy przyszło to, żeby zrobić odcinek o tornadach. Tak. No więc rzeczywiście wnętrze tornada to jest jeden z ciekawszych elementów, takich powiedziałbym chyba w sumie bardziej zaskakujących. To teraz jeszcze chciałem powiedzieć troszeczkę o tym, jak się przewiduje i obserwuje tornada. Przede wszystkim, ponieważ te najgroźniejsze i właściwie jedyne możliwe do przewidzenia to są te superkomórkowe, więc monitoruje się powstawanie superkomórek. Bo... Dwóch grzybów z kalafiorem. Tak, dziękuję. Dwugrzyb z kalafiorem, dokładnie. Czyli jeżeli ma taki dwugrzyb, ma kalafior, czyli cumulonimbus ma tą kopułę, to znaczy, że w środku jest bardzo silny mezocyklon, ten wir wstępujący i bardzo trzeba uważać. Co więcej, czasami dla wprawnego oka możliwe jest do dostrzeżenia to, że cała chmura się skręca. Ta gigantyczna chmura. Widać, że jej struktura nie jest pionowa taka całkiem, znaczy pionowa, równa, tylko że zaczyna się wykręcać. Czyli to, co ja nazwałam piórami strzelającymi do góry, to się zaczyna zakręcać. Zaczyna się zakręcać, dokładnie. Bardzo poważnym znakiem ostrzegawczym jest to, że podstawa takiej chmury jest płaska i wolna od opadów. To jest kolejny alarmujący punkt. Poza tym pojawia się coś takiego, co się nazywa chmurą stropową. Ja nawet rozważałem opowiadanie o tym, ale to jest strasznie długi temat. Generalnie to jest tak, że część takiej chmury może się obniżyć, wyraźnie taki jakby stopień w dół się robi. Z tej części nie ma opadów, znaczy czasami są jakiś tam grat jest, ale on jest praktycznie niewidoczny. I jeżeli taka chmura stropowa, ta taka obsunięta chmura, podkreślam, bez opadów, bo czasami widać, że chmura się tak jak powiem, spada na ziemię tak w strugach deszczu, natomiast to jest co innego, to jest po prostu takie tąpnięcie chmury. Jeżeli to przez ponad 10 minut się utrzymuje, w dodatku się porusza, obraca się, podnosi, opuszcza, to jest już niemal gwarancja, że będziemy mieli zaraz z tego miejsca tornado. Również tam się pojawia koło tej chmury stropowej takie przejaśnienie. To z kolei wynika z tego, że tam się musi pojawić prąd zstępujący w tylnej części burzy, to się nazywa angielska RFD od Rear Flank Downdraft. I to jest taka struktura, która jest konieczna, pojawienie się jest konieczne do powstania tornada i to właśnie powoduje przyjaśnienie w chmurze. Bardzo silny wiatr wiejący w stronę chmury. Znowu to jest sygnał, że tam powstał lej, który zasysa już powietrze. I to jest alarmowy sygnał. No i to, co w Stanach przede wszystkim powoduje bezpośrednio wszczęcie alarmu antytornadowego, to jest pojawienie się na radarze echa w kształcie haczyka, takiego zagięcia. Rzeczywiście to bardzo wyraźnie widać, jest bardzo charakterystyczne, tak wygląda, jakby ktoś wziął, nie wiem, palcem kawałek tego echa chmury i takiego zawijasa zrobił niedomkniętego. I to rzeczywiście jest tak, że te ostrzeżenia przychodzą na tyle wcześnie, że ludzie zdążą się ewakuować do schronów? No. Tak, to znaczy jeżeli ktoś żyje w tym rejonie i pogoda zaczyna być taka, którą już ludzie znają, to ostrzeżenia przychodzą mniej więcej od 15 do 30 minut przed powstaniem tornada. Wydaje się niby, że to niewiele, ale z drugiej strony 15 minut to jest sporo czasu. Ludzie tam w wielu miejscach mają schrony i wtedy nie ma o czym gadać. Po prostu zwija się całą familię i zwierzęta i się włazi do takiego schronu. To zazwyczaj wystarczy, tak? Zazwyczaj wystarczą nawet, nie wiem, piwnice. No jeżeli to nie jest jakieś super, super mocne tornado, nawet schronienie się w łazience, w wannie, to są te rozwiązania, no ale ludzie w tych rejonach żyjąc wiedzą, co tam się dzieje, bo te tornada naprawdę są dość częste, więc zazwyczaj są jako tako przygotowani. W ogóle pierwsze prognozy tornadowe, takie może nawet jeszcze nie prognozy, pierwsza klasyfikacja tego, to jest 1882 rok, niejaki sierżant John P. Finley, który się specjalizował właśnie w obserwowaniu tornad, opracował zestaw takich 15 sygnałów, reguł, które oznaczają, że może się pojawić tornado. To po prostu z obserwacji, takiej solidnej obserwacji wielu tornad, wypatrzył te rzeczy. Natomiast nie stosowano tego, dlatego że był zakaz mówienia o tornadach. Pojawił się zakaz, w prognozach nie używano słowa tornado, dlatego żeby nie wzbudzać paniki. To było w ogóle fenomenalnym pomysłem, bo właśnie w wyniku takiego niewzbudzania paniki to Tri-State Tornado z 25 roku przeorało tak ogromny kawał Stanów, bo nie mówiono o tornadach, więc generalnie nie używało się tego słowa. Nie denerwujmy mieszkańców. Dokładnie, to w każdym filmie katastroficznym jest ten wątek niedenerwowania mieszkańców, niewzbudzania paniki. Naukowca, który usiłuje alarmować, ale nie jest wysłuchany. Mam ochotę na jakiś film katastroficzny. W każdym razie potem, jak analizowało to Tri-State Tornado, o którym opowiadałaś, to okazało się, że 9 z tych 15 reguł Finleya było spełnionych. Można było całkiem nieźle przewidywać to. I tak naprawdę pierwszą udaną prognozę tornada, taką, że ktoś powiedział, hej, tu będzie tornado i rzeczywiście było tornado, dopiero pod koniec lat 40. udało się przygotować. Zresztą to było związane później też z rozwojem radarów w czasie II wojny światowej. Tam te radary były militarnie zasadnicze, więc rzeczywiście bardzo się rozwinęły i wykorzystywano. I w latach 60. pojawiły się zdjęcia satelitarne, później numeryczne prognozy pogody, więc te przewidywania były coraz lepsze, natomiast takim wielkim przełomem był radar doplerowski, czyli to jest coś, co pozwoliło zajrzeć do wnętrza chmury. Przypominam, że to się opiera na efekcie Doplera, czyli najbardziej klasyczny przykład, jak jedzie karetka, to jej dźwięk inaczej brzmi, jak się do nas zbliża, a inaczej jak się od nas oddala, dlatego że generalnie chodzi o to, że częstotliwość fal się zmienia w zależności od tego, czy się źródło sygnału do nas zbliża, czy od nas oddala. Także to efekt Doplera jest wykorzystywany na przykład, nie wiem, przy USG, jak badamy przepływ krwi. Tak, normalnie jesteśmy w stanie zbadać generalnie, czy coś się od nas oddala, czy do nas przybliża, więc w ten sposób badamy takie rzeczy i również właśnie na tej zasadzie się opiera radar doplerowski, który pozwala zajrzeć do wnętrza chmury. No i Stany Zjednoczone się oczywiście w tym wyspecjalizowały. Oni mają najlepszy system ostrzegania, właśnie te 15-30 minut to jest ich najlepszy do tej pory wynik. No dobrze, ale powiedzmy, siedzę w pracy, tak? Jakbym na przykład wciąż pracowała w jakimś biurze, a nie w domu. No i nie nie mam włączonego telewizora, nie mam włączonego radia. Co się wówczas dzieje, wiadomo? Słuchaj, syreny wyją? Nie wiem, tego nie wiem, nie sprawdzałem. Być może, wiesz, no są metody przełamywania niewłączonego radia. Na przykład w samochodzie możesz mieć wyłączone radio, które ci się samo włączy, bo nawet w Polsce masz takie coś, takie masz zawiadomienia o jakichś tam informacje związane z ruchem drogowym. Natomiast no możesz też na przykład, nie wiem, przełamać wyłączenie telefonu. Jeżeli telefon nie jest fizycznie wyłączony, także kompletnie jest wyłączony, to pojawiają tak się powiadomienia w telefonach komórkowych. Jak masz Amber Alert w Stanach i w Kanadzie, czyli te alerty związane z zaginięciem dzieci czy porwaniem dzieci, to one przełamują wszystko. Tak? W środku nocy telefon zaczyna ci drzeć mordę, niezależnie od tego, jak bardzo go wyciszysz i co z nim zrobisz, tak poza pełnym wyłączeniem. Więc nie wiem, jak to tam jest wykorzystywane. Podejrzewam, że w Alei Tornad stosuje się podobne metody. Myślę, że jakieś metody tak muszą być. Jest to zasadnicza kwestia, prawda? Dokładnie. No więc krótko mówiąc, jeszcze jedna rzecz, obserwatorzy. To jest niesamowicie ważny element. Stany Zjednoczone super to rozwinęły. Nie mylić z łowcami burz. Znaczy jedno z drugimi mogą współpracować, ale jest cała sieć obserwatorów wykształconych właśnie w rozpoznawaniu zjawisk, bo radar jedno, obserwacje z daleka jedno, ale drugie to jest to, że jest człowiek, który ma lornetkę i patrzy na przykład, czy się tworzy ten lej kondensacyjny, czy to rzeczywiście z danej chmury, czy na przykład ta taka chmura, o której mówiłem, że taka jest, tak powiem, ta stropowa, czy ona jest i czy ona się rusza, czy tam się jakieś rzeczy dzieją, bo to jest takie ostateczne potwierdzenie tego, że rzeczywiście coś takiego się dzieje. No mamy tylko szczęście, że w Polsce rzeczywiście tych chmur, tych tornad jest niewiele i no nie jest to zagrożenie, które dla nas jest istotne, natomiast strasznie rzeczywiście chciałbym zobaczyć takie tornado. Chociaż były takie sygnały z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że tych tornad robi się u nas więcej, co w sumie nie byłoby niczym dziwnym, zważywszy na to, że się podwyższa średnia temperatura, w związku z czym jest więcej energii w atmosferze. Tak, też więcej pary wodnej się mieści i w każdym razie mamy sytuację taką, że te więcej energii musi się w jakiś sposób rozładowywać. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Ale jeszcze zostało słowo na dziś. Tak, i ja proponuję słowo Oklahoma. No dobra, to cześć. Cześć.